Rozmawiano o niewydolności serca. W Dębicy zorganizowano kolejne spotkanie z cyklu Nowości w kardiologii i medycynie w aspekcie diagnostyki i terapii. Podczas konferencji naukowej poruszono takie tematy jak zagadnienia dotyczące leków stosowanych w niewydolności krążenia oraz nowości w zakresie zaopatrzenia chorego serca w rozrusznik. Specjaliści podzielili się również radami, jak dbać o swoje serce. Korzystać umiejętnie z życia, czyli z używkami na bok troszkę refleksji, właściwa dieta i aktywność przede wszystkim, bo ruch jest lekiem bez recepty i można go dozować w sposób niemalże nieograniczony. Takie przesłanie moje, ruch, aktywność, właściwa dieta, słuchać lekarzy, nie stosować używek typu papieros i unikać alkoholu nadmiaru. Dieta właściwa, czyli lekkostrawna. Ograniczenie czynników ryzyka, czyli przede wszystkim walkę z paleniem, kontrolę nadciśnienia tętniczego, odpowiednią dietę, a myślę, że ruch ma decydujące znaczenie. Nie należy tego sobie odmawiać. Jak się przydarzą komplikacje, z pewnością pomoc lekarska będzie potrzebna. Ale aby nie dopuścić do tej konieczności kontaktu z lekarzem, możemy sami wpłynąć przez modyfikację tych czynników ryzyka, o których mówiliśmy. Ja myślę tak, że trzeba być bardzo starannym w leczeniu. To znaczy niewydolność serca to jest coś, co może się pojawić nagle. Jeśli palimy papierosy, jeśli hulaj dusza piekła nie ma, prawda, jest, no to nawet ludzie młodzi potrafią doprowadzić do sytuacji, że jest zawał. A jak zawał i zbagatelizowana jest sprawa, to dociera taka osoba za późno do szpitala. Dlatego osoby młode, które no tak dość lekceważąco, bardzo konsumpcyjnie do życia podchodzą, to muszą się czasami zastanowić. Natomiast jeśli chodzi o osoby starsze, te, które mają cukrzycę, szczególnie pragnę zwrócić uwagę na cukrzycę, bo cukrzyca jest chorobą bardzo podstępną, ona przyspiesza procesy miażdżycowe. Jeśli to idzie w parze razem z nadciśnieniem, idzie w parze właśnie z papierosami, to w pewnej dłuższej perspektywie tamte blaszki miażdżycowe, co bym porównał do naczynie bym porównał do rury. Jeśli robimy remont albo budujemy się, to wstawiamy nową rurę, taką, która doprowadza wodę do mieszkania. Po 20-25 latach, jak zobaczymy, co się tam dzieje, to po prostu dramat. Więc również w takiej sytuacji, jeśli jest cukrzyca, jeśli jest nadciśnienie, jeśli jest palenie papierosów, to tylko kwestia czasu, że tam procesy doprowadzą do sytuacji, że ubytek mięśnia sercowego, znaczy po prostu procesy miażdżycowe albo do cichych niedokrwień doprowadzą, albo do uszkodzenia w zawale i po prostu konsekwencja jest taka, że jeśli pompa nie funkcjonuje, to będzie źle. Polskie Towarzystwo Lekarskie to nasza chluba. Jeden z nielicznych tak prężnych elementów edukacji medycznej z dużymi tradycjami i bardzo się cieszę, że u nas doktor Ciepiela, któremu się naprawdę chcieć, prowadzi to z dobrym skutkiem od wielu, wielu lat. Dzisiaj konferencja poświęcona kardiologii, sercu. Mamy zresztą cykl takich działań, ostatnio Biała Sobota, teraz ta konferencja. Wszystko dlatego, że chcemy wyjść trochę do przodu. Chcielibyśmy uruchomić oddział kardiologiczny z prawdziwego zdarzenia. Są różne problemy, stoją na drodze, to nie są tylko problemy natury personalnej, są również problemy natury organizacyjnej. Staramy się te problemy przezwyciężać i obiecuję, że dociągniemy do końca. Natomiast w tym momencie musimy jeszcze trochę wysiłków w to włożyć. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby promować kwestie zdrowego życia, zdrowego serca, które bije kilkadziesiąt tysięcy razy na dobę i które musi w ciągu życia wykonać tytaniczną pracę. Nad tym się nie zastanawiamy na co dzień. To nam nie jest do niczego potrzebne. Wiemy, że ono sobie bije, to ma bić, ale przychodzi taki wiek, dla każdego człowieka biologia jest nieubłagana. Po prostu zaczyna nam to serce szwankować. W związku z tym ważne, żeby wiedzieć,
jak o nie zadbać, to ze względu, to z punktu widzenia pacjenta, a z punktu widzenia lekarzy, jak leczyć choroby serca. Dzisiejsza konferencja to między innymi najnowsze leki, najnowsze trendy. Ta konferencja oczywiście merytoryczna, skierowana do lekarzy, którzy na co dzień spotykają się z problemem. Lekarzy nie tylko leczących w szpitalu, ale również dla lekarzy rodzinnych z POZ. Biała sobota w Dębicy spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Podczas akcji każdy chętny mógł skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych. Specjaliści udzielali konsultacji kardiologicznych, wykonywali badania EKG, echo serca i pomiar ciśnienia tętniczego krwi, obliczali wskaźnik masy ciała oraz udzielali porad dotyczących zdrowego stylu życia. Zaprezentowano również, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.